Premier Ewa Kopacz przyjechała do Radomia, żeby podziękować strażakom za ich pracę, wysiłek i poświęcenie. Wszystkim strażakom w całym kraju premier życzyła siły i poczucia dumy ze szczególnej służby, która daje poczucie bezpieczeństwa 38 milionom Polaków. Polscy strażacy są najlepsi, więc noście w sobie to przekonanie, że jesteście najlepsi nie tylko tu w kraju, nie tylko tu w regionie, że macie powód do dumy, że robicie kawał dobrej roboty, że poświęcacie niekiedy nie tylko zdrowie, ale i życie w swoich akcjach. Ewa Kopacz znalazła czas, aby przed świętami przyjechać do Radomia nie tylko z powodu wizyty u strażaków. Przyjechała, bo jak mówi, kocha Radom. To powód, że chciałam być w Radomiu, że chciałam być tu z wami, z ludźmi, z którymi wiąże mnie coś więcej tylko niż miejsce zamieszkania, ale taka sympatia, taki patriotyzm lokalny. Ja kocham to swoje miasto, więc kocham również ludzi, którzy w tym mieście mieszkają, pracują. A przede wszystkim doceniam tych, którzy w tym mieście wykonują tak trudny zawód. Wigilijne spotkanie radomskich strażaków odbyło się w siedzibie Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Radomiu. To właśnie ta jednostka zdobyła tytuł lidera regionu w 2014 roku.